nagłego przerwania dostaw, korzystając z niego i uzupełniając go na bieżąco. Powinien on umożliwić Tobie i Twojej rodzinie funkcjonowanie przez okres 3 miesięcy bez potrzeby robienia zakupów w sklepie. W jego skład powinny wejść produkty. Po pierwsze, nie psujące się, takie jak na przykład ryż, makaron, olej, suszone owoce, konserwy, mleko w kartonie i inne. Po drugie, zajmujące mało miejsca. Ja mieszkam na 50 metrach kwadratowych w bloku z 3 innymi osobami. I dla mnie ta cecha jest dosyć ważna. Ważne jest dla mnie, żeby ten zestaw nie zajmował zbyt wiele miejsca w moim mieszkaniu. Po trzecie, powinny być to produkty, z których możesz korzystać na bieżąco. Chciałbym kilka słów temu poświęcić. Niektórzy, kiedy myślą o zrobieniu zapasów, to myślą o zakupie dużych, jakichś 10-20-kilogramowych opakowań jakiejś żywności, na przykład cukru czy ryżu. Moim zdaniem to jest bardzo niepraktyczne, dlatego że to uniemożliwia rotację. Mój zapas jest zrobiony z takich właśnie małych pudełeczek, gdy chodzi o ryż. Dlatego, że ja taki ryż kupuję normalnie dla celów spożywczych. I dzięki temu ja mogę stosować rotację. Za chwilę powiem, właściwie teraz powiem kilka słów o tym, na czym to polega. Także zachęcam do tego, żeby zrobić zapasy, ale w formie opakowań, które normalnie kupujemy. Nie kupować jakichś wielkich megapaczek, z których nie będziemy w stanie korzystać. Które powiedzmy po 3 latach będziemy musieli wyrzucić i które się zmarnują. To jest część mojego awaryjnego zestawu zapasów. Tu jest kilkanaście, 14 paczek ryżu. Jak to działa? W przypadku ryżu wygląda to następująco. To są, jak powiedziałem, paczuszki takie same, jak te, z których moja rodzina korzysta normalnie dla celów konsumpcyjnych. Niezależnie od tego, czy mamy jakiś kryzys, czy nie mamy, my taki ryż zawsze kupujemy. Ale ponieważ mamy zestaw zapasów, to zakupy robimy w sposób następujący. Kupujemy produkty żywnościowe. Produkty łatwo psujące się umieszczamy w lodówce. Ich nie przechowujemy, bo to nie ma sensu. Natomiast produkty niepsujące się umieszczamy w awaryjnym zestawie zapasów. Czyli na przykład, jeżeli dzisiaj, tak faktycznie było, jeżeli dzisiaj byłem w markecie i kupiłem tą paczuszkę ryżu, to my jej nie skonsumujemy, ale ja wezmę i umieszczę ją na końcu. Tutaj. A stąd wezmę opakowanie, które kupiłem już dosyć dawno temu. I to ryż z tego opakowania zjemy. Jaki jest rezultat? Rezultat jest taki, że te zapasy nigdy się nie zepsują. Dlatego, że nigdy te produkty nie utracą terminu ważności. Bo będziemy dokupywać kolejne rzeczy, które mają długi termin ważności, a rzeczy, które już jakiś czas były przechowywane, będziemy spożywać. I faktycznie to tak działa. Mamy awaryjny zestaw zapasów już gdzieś od mniej więcej 4 lat i ani razu niczego nie wyrzuciłem. Nic się nie zestarzało, nic nie musiałem wyrzucać. Dlatego, że na bieżąco korzystaliśmy z tego zestawu i stosowaliśmy zasady rotacji. Czyli mamy same korzyści z tego, że zrobimy taki zestaw. To nie jest żaden wydatek, tylko to jest pewnego rodzaju inwestycja. Musimy na początek pewną kwotę wyłożyć. Nie musimy od razu całej kwoty wyłożyć, bo możemy ten zestaw zgromadzić powiedzmy w ciągu 2 czy 3 miesięcy. Ale to jest kwota, którą wykładamy, która się nie zmarnuje. I później z tego zestawu korzystamy na bieżąco. Jakie są korzyści?
No, korzyści są takie, że po pierwsze, na wypadek, gdyby doszło do załamania systemu dostaw, jesteśmy przygotowani. Moja rodzina przez 3 miesiące będzie w stanie funkcjonować, nawet jeżeli absolutnie nic nie będzie można kupić w sklepie. Po drugie, nawet gdyby, w co szczerze wątpię, nawet gdyby za mojego życia nie doszło do jakiegoś załamania ekonomicznego, czy jakiegoś, do jakiegoś kryzysu, to ja przekażę pewnego rodzaju kulturę robienia zapasów moim dzieciom. Jeżeli za ich życia dojdzie do czegoś takiego, one będą nauczone robienia zapasów i one będą te zapasy miały w swoim domu i one będą przygotowane. Także moim zdaniem jest to rzecz niezbędna, żeby taki awaryjny zestaw zapasów zrobić. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, gorąco Cię zachęcam do tego, żebyś w tym tygodniu jeszcze podjął działania po to, żeby zrobić awaryjny zestaw zapasów. Dziękuję.